Cześć, z tej strony Wojtek z Wytwórni w Centrum Nauki Kopernik. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam, jak w bardzo prosty sposób można zrobić model robotycznej łapy. Do budowy robołapy będzie potrzebny kawałek kartonu, kilka słomek, sznurek bądź nitka, nożyczki bądź nożyk do papieru i najlepsze będzie klej na gorąco. Jeśli nie posiadamy kleju na gorąco, to nic nie szkodzi. Możemy go zastąpić bez problemu taśmą klejącą. Zaczynamy od wycięcia kształtu dłoni z arkuszu kartonu. Radzimy, żeby tą dłoń wyciąć większą niż mniejszą. Będzie nam łatwiej wykonać całą konstrukcję, a poza tym efekt końcowy będzie znacznie lepszy. Kiedy mamy wycięty już wstępnie kształt naszej dłoni, to możemy spojrzeć, jak wyglądają palce na naszej rzeczywistej dłoni i w których miejscach się zginają. Jak zauważymy, każdy palec ma 3 miejsca zgięcia i musimy mniej więcej w takich samych odstępach te miejsca zgięcia odtworzyć na naszej kartonowej łapie. Można za pomocą nożyczek wykonać lekkie wgłębienia, tak żeby nam się karton łatwiej zginął. Kiedy palce naszej łapy są już gotowe i się zginają, to teraz czas na wykonanie przelotek z słomek. Za pomocą nożyczek tniemy słomki, odmierzamy sobie kawałek tak, żeby się mieścił w tej strefie naszego paliczka i przyklejamy kolejno w tych miejscach za pomocą kleju na gorąco bądź taśmy klejącej. Teraz za pomocą kleju na gorąco będę przyklejał te kawałki słomki w miejscach naszych paliczków. Zamiast kleju na gorąco możemy użyć taśmy klejącej bądź jakiegokolwiek innego materiału, który sprawi, że to będzie sztywno przylegało do kartonu. Wszystkie kawałki słomki mam już przytwierdzone. Należy pamiętać o tym, żeby te kawałki były mniejsze niż długość naszego paliczka, bo w innym wypadku, kiedy ta słomka byłaby dłuższa, to wtedy palec by nam się blokował i by się w niepełny sposób zginał. Teraz przechodzimy do ostatniego etapu, który polega na tym, że docinam sznurek na odpowiedni wymiar, przewiązuję na końcu każdego palca i przeciągam wzdłuż słomek. Nasza robołapa jest już gotowa. Wystarczy teraz pociągnąć za sznurek, no i możemy pojedyncze palce zginać. Jeżeli pociągniemy za wszystkie sznurki, no to wtedy nam się zaciska ta nasza dłoń, nawet do tego stopnia, że jesteśmy w stanie jakieś lekkie obiekty tą robołapą złapać. Mam nadzieję, że konstrukcja takiej robołapy Wam się spodoba. Jest to naprawdę bardzo proste w budowie, nie potrzeba do tego zbyt wielu materiałów i też nie zajmuje zbyt wiele czasu. Oczywiście można taki projekt dowolnie modyfikować, zmieniać ilość palców, kształt, wielkość, bądź na bazie tego mechanizmu cięgien zbudować jakąś inną konstrukcję. Jesteśmy też bardzo ciekawi tego, co Wy zbudujecie, czy robołapę, czy jakiś inny autorski projekt na bazie tego pomysłu. Zamieszczajcie zdjęcia i filmiki w komentarzach. To tyle, do zobaczenia w następnym odcinku.